Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze skamowania osób na ratowaniu świata. Już tutaj osoba wbija i przez ten czas chciałbym wam powiedzieć, że jak ktoś ma zbędne rzeczy, to może podarować mi na giveawaya, dodać mnie tutaj... Idę budowanie. Firebook, poczekaj chwilę. Firebook, osoby, które dadzą jakieś rzeczy, oczywiście będą pozdrowione w następnym odcinku, od kiedy dały. Dobra, no to już przychodzę do tego trade'u. Dobra, siema. Idę budowanie. Dobra, już ci daję, chodź tutaj do mnie. Tutaj, ej, Lexo, tyły. Chodź tu. Chodź. Daj mu budowanie. Zostań tu. Dobra. Co chciałbyś dostać? Masz jakieś 8 dwójki? Mam. Co by dał? Co ty byś dał za nie? Ja mam niszczyciela 8-2. A jaka jest twoja najlepsza broń? On. Dobra, to tego niszczyciela ja ci dam Skara 8-2, ty mi dasz niszczyciela 8-2. Mam Skara 8-2. To smoczy ryk 8-2. Pokaż smoczy ryk. Okej. No to rzuć tam wrogu. Tego nie jeszcze... Nie mogę skamować. Jak cię mogę skamować? Jak jestem tutaj, a i przychodzimy bokiem. I zamknij te drzwi. Właśnie. Bo tam osoba czeka na ten. Dobra. Dobra, wyrzuciłeś, ja teraz wyrzucam. A ile masz użycia? Jest pełny i full perki. A twój? Tak jest, jedna szósta służyta. No dobra, no to może być. No to przychodzimy, chodź. Bokiem? No tak, bo tutaj się nie da. Inaczej. Już niż. Co się stało? Co się stało? Nie wiem, ktoś rozwalił. Poczekaj chwilę. Co się stało? Poczekaj chwilę, mordo, idę po to, poczekaj. Odbierz mi budowanie. Jest tam ta broń? Jest, poczekaj chwilę, idę po nią. Ej, ale tam tą swoją też mi dasz, to nie? No tak. Dobra. Chyba nam rozwalił. No chyba przez przypadek. Mordo, jak powiem, że cię oskamowałem? Co? A jak powiem, że cię oskamowałem? To się zgłoszę. Ale poczekaj chwilę, chodź na chwilę. Mam do ciebie pomysł, chodź. Gdzie jesteś? Tutaj. No to chodź tutaj na górę. Łatwo poszło. To chodź tutaj na górę, zrobię ci schody, chodź. Dobra, no i chodź za mną. Tutaj jest, są drzwi. Tutaj ja wejdę, tam wejdź ty, byle gdzie. Oddaj tam to. Oddam ci. Spokojnie. Zrobimy tak. Oddam ci broń, jak, oddam ci twoją broń, jak rozpoznasz dwie bronie. A jak rozpoznasz kolejne trzy, dostaniesz ode mnie dwie bronie w bonusie. Pasuje ci taki układ? Nie, bo ja nie rozpoznam broń, ja się nie znam na broniach. Ale dam ci łatwe, bo nie jesteś jakimś, wiesz. Nie masz jakoś dużo mocy, więc nie ma problemu, ja ok? Gram, ja gram od tygodnia. No dobra, no to spokojnie. Nie musisz się bać, wszystko pójdzie na pewno dobrze. Dobra, no to zaczynamy. To rozpoznawaj broń, patrz. Pierwsza broń. Damy mu łatwe, żeby nie było. Co? Tak, bo nie widzę. Lidera weź. A, Skar. O, dobra. I właśnie, lidera mi daj. Lidera mi daj. Już masz jeden na dwa, dobrze? I lidera mi daj. Czekaj, ty jesteś Lidera. Bóg. Tak. Dobra, no to już masz jeden na dwa, więc jeszcze jedna broń i dostaniesz swoją broń, odzyskasz. Dobra, kolejna broń. Ale, a dałbyś mi to tam tu smoczego coś tam? No zobaczymy, poczekaj chwilę. Kolejna broń. Dobra, to powinien wiedzieć, mi się wydaje. Prosty. A inna nazwa? Rękodzieło. Nie. Orzeł? Tak. Jak? Pierwsze słowo to orzeł. Rękodzieło też.
No, to też zależy od Eagla. No dobra, no założymy, że tak, no bo to też zależy od Eagla. No dobra, zaliczymy ci, oddamy ci twoją broń. Jaka to była? To był niszczyciel. A dałbyś mi tamtego smoka, co miał być. Proszę bardzo, proszę bardzo. No zobaczymy, co tam jeszcze uzgodnimy. A masz jakieś nocturne albo grabarza? Nie mam. No dobra. Dobra, to lecimy kolejne broń. Jak odgadniesz teraz... Dobra, zróbmy cztery. Jak odgadniesz cztery, dostaniesz dwie bronie. Co dwie bronie odgadnięte, dostajesz jedną. Dobra, lecimy. Pierwsza broń. Dynetnica. Nawet nie musiałem przekładać. Dobra, bardzo dobrze. 1-4. Teraz kolejna broń. No tak się jednak trochę zna. To można mu też za łatwo. Wyrzucasz? Bo nie widzę. To jest nocturno. Bardzo dobrze. Dobra, dostajesz pierwszą broń. Poczekaj, już robię ci broń. 82 mocy. Zaraz ustalimy jedną rzecz. Digielek. Okay. 82 mocy. Nie dosięgnę. Okej, już zaraz wezmę. Dobra, no to weź. Okej, okay. No to... Dobra. Kolejna broń... Kolejne dwie broń musisz odgadnąć. Spokojnie, to nie jest chyba broń do zgadywania, bo sam bym tego nie zgadł, więc... Zaczynamy. Lecimy dalej. Co to mu dać? O. O to, Uzi. Poczekaj. Jak? Uzi to było. Uzi. Jaki Uzi? Jeszcze raz. To jest Uzi. To nie jest Uzi. To się Uzi nazywa. Ja z Battle Royale to kojarzę. To jest Uzi. Innych nazw nie znam tego. Uzi. To jest USP. No to Uzi. Ja się nie wiem, to. No jak kiedyś grałem w inne gry, to Uzi było inną bronią, więc nie wiem, czy zaliczam. Ale... Dalon, zaliczamy? Napisz na czacie. ACS-a znasz? Skąd to broń? Co? A co? Skąd znasz tą nazwę Uzi? Z jakiej gry? No z... chyba CS-a była? Albo skądś, no... Nie wiem, grałem jakoś w grę, to było Uzi. W Battle Royale też było Uzi. No był USP, ale dobra, zaliczymy ci, już nie będę taki, zaliczę ci. Dobra, lecimy dalej. Ostatnia broń, jak odgadniesz, masz nagrodę kolejną. Dobra. Dobra, łatwego mu dam, nie będę taki już. To jest grabarz. Dobra, bardzo dobrze. Tutaj ustalę zaraz, poczekaj jedną rzecz. Dajemy nocturno czy nie? Napisz na czacie. Dajemy czy nie nocturno? Jakieś albo grabarza. No ile chcesz? Jakie masz? Może tak, bo ja nie mam jakoś nocturno dobrego. Najlepiej 58, żeby mu dać. Nie, będzie się tutaj cieszył. Dobra, ustalamy nagrodę. Poczekaj sekundę. Dobra, też może być, damy. To na pewno się ucieszy. Dobra, no to dla ciebie nagroda będzie taka. Patrz. Smoka chce. Smoka tego, co to? Czekaj, bo nie dosięga. Jak się cieszysz? O, fajnie, dzięki. Jak? Ja nie miałem taką skarę, miałem tylko z ogniem. To jest twoja najlepsza broń teraz? No. A powiedz nam, jak się cieszysz. Super. A smoka byś dał tego, wiesz, którego? No wiem, ale on ma tylko 30 mocy. A masz lepszego? Nie mam właśnie. Ale mordo, cieszysz się, czy nie? No bardzo. Dobra, no to pozdrów YouTube'a. Pozdrawiam YouTube'a. Będziesz cię... Ty się na YouTube'a nagrywasz? No. Cieszysz się? No. Ja dobra, zaraz ci podam kanał, dobra, no to to wszystko na teraz, jakby co jeszcze przypominam o tym, o tych broniach, że na giveaway'a, jak ktoś jest chętny, można dawać, oczywiście pozdrowie w odcinku, i teraz nawet mam jedną osobę jeszcze do pozdrowienia, sekunda, jest to osoba Zenielow, tak się pisze, i dał on nocturno, full perki,
też dla was, dla giveawaya, więc następny giveaway będzie oczywiście z tym Nocturno, więc to na tyle. Dzięki, jeszcze raz, cześć.